proszę mi powiedzieć, co się dzieje dzisiaj na koszalińskiej starówce? Widzimy, że są prowadzone jakieś prace, wymieniane są jakieś tam płytki. No jak te prace wyglądają? Faktycznie są prowadzone w tej chwili prace, takie bieżące naprawy związane z wymianą płytek chodnikowych. Nie jest to żadna duża inwestycja, chodzi o to, żeby nikomu się nic nie stało w trakcie zabawy sylwestrowej. Również imprez, które nas tutaj czekają, a więc trzeciego biegu sylwestrowego, biegu Nordic Walking, który będzie się odbywał m.in. właśnie w Sylwestra, również zabawa noc sylwestrowa, na którą serdecznie mieszkańców Koszalina w imieniu pana prezydenta zapraszam. Także są to tylko bieżące naprawy, natomiast duży remont, modernizacja rynku staromiejskiego to inwestycja, na którą został złożony wniosek unijny w Urzędzie Marszałkowskim. Spodziewamy się dofinansowania rzędu 10 milionów złotych. W tej chwili ten wniosek przeszedł ocenę formalną. Czekamy jeszcze na ocenę merytoryczną tego wniosku i liczymy, że w ciągu najbliższego czasu te roboty, prace się rozpoczną. W tej chwili mamy w budżecie zarezerwowaną kwotę 500 tysięcy złotych na rozpoczęcie prac archeologicznych. A proszę mi powiedzieć, no jeżeli ta ocena merytoryczna będzie pozytywna, kiedy prace ruszą? No myślę, że rozpoczęcie pracy archeologicznych to kwestia przyszłego roku, 2012, natomiast modernizacja głównego placu, w zależności od tego, czy będzie tam realizowany parking podziemny, tak jak jest zakładane, czy nie, bo to się właśnie okaże po otrzymaniu decyzji marszałka odnośnie właśnie wniosku. To jest kwestia roku 2013-2014. Czyli do tego czasu robimy wszystko, żeby jakoś ten plac nasz wyglądał. Do tego czasu także takie względy estetyczne, bardziej bezpieczeństwa, tak żeby nikomu nic się nie stało w czasie imprez, które tutaj się odbywają.